Maria otworzyła swój pierwszy sklep komputerowy. Na jednym komputerze zarabia 123 zł, a jej miesięczne koszty wynoszą 9000 zł. Ile komputerów musi sprzedać Maria na miesiąc, aby sklep przynosił dochód? Niech X oznacza liczbę komputerów, jakie Maria musi sprzedać na miesiąc. Czyli napiszmy liczba sprzedanych komputerów na miesiąc, czyli miesięcznie. I teraz napiszmy, jak zysk Marii zależy od liczby sprzedanych komputerów. Czyli zysk równa się. Więc tak, sprzedaje miesięcznie komputerów X, na jednym komputerze zarabia 123 zł, czyli łącznie zarabia X razy 123 zł, ale jej miesięczne koszty wynoszą 9000 zł, czyli musimy odjąć 9000 zł. Czyli miesięczny zysk Marii zależy od liczby sprzedanych komputerów w następujący sposób. X razy 123 minus 9000. Teraz pytanie jest takie, ile komputerów musi sprzedać Maria, aby sklep zaczął przynosić dochód? Czyli jakie jest minimalne X, żeby ten zysk nie był ujemny? Czyli taka minimalna liczba komputerów odpowiada sytuacji, w której zysk jest 0. To będzie najmniejsza liczba komputerów, jaką musi sprzedać Maria, aby sklep zaczął przynosić dochód. Czyli dostajemy równanie 0 równa się x razy 123 minus 9000. I teraz musimy rozwiązać to równanie względem x, czyli może zacznijmy od dodania 9000 do obu stron. W ten sposób po lewej stronie dostajemy 9000, a po prawej stronie zostaje nam 123x. No i teraz, żeby mieć sam x, to musimy podzielić obie strony przez 123. Wtedy tutaj po prawej stronie zostaje nam x, który może napiszę teraz po lewej stronie, czyli x równa się 9000 podzielić przez 123. Może wykonajmy to dzielenie pisemnie, aby się przekonać, ile sztuk komputerów Maria musi sprzedać. Czyli dzielimy 9000 przez 123. W 900 123 się mieści 7 razy. 7 razy 3 to jest 1, 2, 6 i 8. Czyli 7 razy 123 to jest 861. 900 minus 861 to jest 39. To jest 390, więc tu się mieści 3 razy, 3 razy 3 to jest 9, 3 razy 2 to jest 6 i 3. 390 minus 369 to jest 21. I w 210 123 się mieści 1 raz, czyli jest 123. Tu jest 7, 87. I w 870 123 się mieści 7 razy.
No i prawda, to będzie 861 i tak dalej. Prawda? Czyli to x 9123 w przybliżeniu równa się 73 i 17 set. Więc jaka jest odpowiedź na nasze pytanie? Ile komputerów musi sprzedać Maria na miesiąc, aby sklep przynosił dochód? Oczywiście Maria nie może sprzedać ułamkowej liczby komputerów. Teraz, jeżeli sprzeda 73 komputery, no to prawa strona będzie ujemna jeszcze, prawda? Bo to jest 73, to jest mniej niż 9123. Czyli nadal sklep będzie przynosił straty. A więc musi sprzedać 74. Czyli odpowiedź jest taka, że Maria musi sprzedać 74 komputery w miesiącu. I to jest minimalna liczba komputerów, jakie Maria musi sprzedać, aby jej nowo otwarty sklep komputerowy zaczął przynosić dochód.